wciąż pamiętamy o tych tragicznych wydarzeniach. Chcemy przestrzegać przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, edukować żeglarzy, mówić, jak radzić sobie podczas niebezpieczeństwa na wodzie. I właśnie dlatego dziś, w rocznicę wydarzeń związanych z białym szkwałem, spotykamy się na plaży w Mikołajkach na Dniu Ratownictwa Wodnego, by między innymi uczyć, jak ratować najcenniejszą wartość, ludzkie życie. Popieram takie akcje, na pewno warto przeprowadzać tego typu akcje propagując bezpieczną kąpiel, bezpieczne przebywanie na naszych wodach mazurskich. Jaki jest stan bezpieczeństwa, jak poprawiło się to bezpieczeństwo z perspektywy tych 4 lat? No nie mam danych statystycznych, także trudno mi na ten temat cokolwiek powiedzieć, aczkolwiek z własnych obserwacji widzę, że roboty mamy dużo, dużo mniej. Zdecydowanie bezpieczeństwo podniosło się. Co jest takiego ważnego, aby pamiętać, wypływając na mazurskie jeziora, czy jeżeli siedzimy i korzystamy z wroków plaży? No więc tak, wypływając na wodę przede wszystkim. Wypływając zakładamy jakąś kamizelkę asekuracyjną, obserwujmy niebo, no i oczywiście nie spożywajmy. Jeżeli już musimy, to róbmy to w porcie, nie na wodzie. Jeżeli chodzi o kąpielisko, no to wiadomo, wejście do wody, przebywając na plaży, na słońcu, ewentualnie grając w piłkę, organizm jest zmęczony, spocony, należy wejść powoli do tej wody, ochłodzić okolice klatki piersiowej, karku, no żeby nie dostać szoku termicznego. O tym należy pamiętać. Zabierać ze sobą na plażę należy jakieś napoje, jakąś słodką przekąskę, no na pewno jakieś filtry, ręcznik. Kajakowy patrol, akcja szczytna na mazurskich jeziorach, o co w niej dokładnie chodzi? Kajakowy patrol to akcja, w ramach której sprzątamy polskie rzeki i jeziora. Między innymi jesteśmy tutaj dzisiaj w Mikołajkach, aby posprzątać też jezioro mikołajskie. Wszystkie rzeki i jeziora są w Polsce brudne, zaśmiecone są po prostu przez korzystających z wody turystów, kajakarzy, wędkarzy, czy tych ludzi, którzy pływają na jachtach. Często przez nieumyślne wyrzucenie śmieci do wody. Stąd jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy wypływamy na różne rzeki i miejsca w Polsce i chcemy sprzątać te rzeki. Pojawiamy się w miejscach też turystycznych, jak tutaj, gdzie jest dużo ludzi, po to, aby edukować, aby pokazywać ludziom, że jest taki problem, ale też jest grupa ludzi, którzy chcą temu problemowi zapobiegać w różny sposób. Ludzie tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, że to zjawisko, właściwie zagrożenie bardzo groźne. Groźne, ponieważ z jednej strony, tak jak jeżeli na przykład ktoś wrzuci butelkę szklaną, ta butelka może się rozbić, ktoś może na nią wejść, tak, pokaleczyć się, ktoś mu się może stać, a z drugiej strony w na rzekach tworzą się zapory z drzew, z gałęzi, do czego dołączają duże śmieci, często znajdujemy na przykład lodówkę, czy żwirz lodówki, czy często znaleźliśmy jakieś kanapę całą, więc to tworzy później niebezpieczeństwo przy przepływaniu w takich miejscach. No, ale to teraz.